Cześć, dzień dobry, witam Was. Ja mam na imię Kasia i jesteście ze mną tutaj ponownie na moim kanale To Ci Ziółko. Dzisiaj bohaterem naszego odcinka jest to cudo, które rośnie tutaj za mną. Śliczne takie. To jest dziurawiec zwyczajny, Hypericum perforatum. Cudowna roślina o fantastycznych, bardzo silnych właściwościach. Za chwilę Wam o niej wszystko opowiem. Dziurawiec rośnie na takich łąkach, przy lasach, przy polach gdzieś, w takich nasłonecznionych, bardzo lubi światło, więc na nasłonecznionych. Tutaj za mną jest taka, widzicie, łąka, jego nie jest za dużo. Tutaj w mojej okolicy nie ma za dużo dziurawca, ale tutaj się do nas uśmiecha, jakby chciał właśnie dla Was tutaj urosnąć, żebym Wam dzisiaj o nim opowiedziała. Dziurawiec to roślina, jakby powiedzieć, wszechpanująca, to znaczy rosnąca w całej Europie, rosnąca w Azji, rosnąca w północnej Afryce, po czym została nawet zaciągnięta do obu Ameryki na antypody, więc w zasadzie dzisiaj spotkać ją już można wszędzie. Zwana też jest zielem świętego Jana albo zielem świętojańskim. A dlaczego? To jest nietrudno się domyśleć. Dlatego, że rośnie, zakwita właśnie w noc świętojańską, czyli 23-24 czerwca. No ja się troszeczkę spóźniłam, no ale kwitnie dalej, bo kwitnąć będzie tak, jak zaczyna w czerwcu, tak będzie kwitło do kwitła, kwitu do końca sierpnia albo nawet i do września. W starożytności uznawano dziurawiec za roślinę magiczną. To była magiczna roślina, z której korzystali ówcześni medycy i bardzo ją sobie cenili. Ja się nie dziwię, dlatego że dziurawiec ma szereg właściwości dobroczynnych, ale zaczniemy od tego, że ja pokażę Wam z bliska, jak on wygląda i opowiem Wam, jak można go rozpoznać, żebyście się nie pomylili i wiedzieli, że dziurawiec to jest na pewno dziurawiec. Otóż proszę i on. Dziurawiec jest rośliną, która rośnie na takich sztywnych, długich pędach. Tutaj Wam pokażę ten pęd. O, te pędy dorastają nawet do 70 cm wysokości. Pędy są proste, grube. Na dole bardzo często robią się zdrewniałe. Te są jeszcze takie młode roślinki, więc tutaj tak tego nie wygląda. Ale bardzo często na dole są zdrewniałe, proste. A tutaj przy końcu one się tak rozgałęziają na parę, pokażę Wam z różnych stron tutaj, na parę takich odnóżek z listkami, krótsze są te odnóżka, na których rosną potem piękne dziurawcowe żółte kwiaty. Liście, przyjrzyjcie się liściom. Liście są takie lancetowate. Gdzie tu zobaczyć? O, tutaj, tutaj może liście. Liście są lancetowate, naprzeciwległe, czyli jest liść i naprzeciwko jest drugi liść. Dorastają do jakichś 3 cm długości. Tutaj jeszcze zobaczcie, tu. Tu. O. Jeden liść naprzeciwko drugiego. Jeden liść naprzeciwko drugiego. Naprzeciwko drugiego. Jeszcze takie małe przylistki są tutaj między nimi. Ale one są tylko takie malutkie. Z nich będą potem wyrastały te rozgałęzienia z kwiatuszkami. Nie ze wszystkich, ale o. Jeden naprzeciwko drugiego. I teraz taki listek. Ja Wam tego nie pokażę, bo tego naprawdę nie będzie w kamerze widać. Bo ja, jak zaczęłam interesować się dziurawcem, to myślałam, że on naprawdę ma te w listkach takie duże dziury, które pod słońce widać. Ale to nie, tego nie widać. To nie są jakieś szczególnie wielkie dziury. Tylko jak zerwiecie taki listek i spojrzycie na niego pod słońce, pod warunkiem, że macie dobry wzrok, bo ja już mam coraz gorszy i coraz mniej widzę, to zobaczycie takie malutkie, maciupeńkie, one są naprawdę niewielkie,
bialutkie kropeczki w tym liściu i to są miejsca, w których zbiera się olejek eteryczny. Czyli dlatego właśnie dziurawiec nazywa się dziurawiec, że takie małe w listkach są jakby dziurki. No ale ponieważ te listki nie są duże, bo są takie niewielkie, więc dziurki też nie są spore. Teraz proszę przyjrzyjcie się kwiatkom dziurawca. Kwiatki są żółte, też nie za duże, takie do 3 cm średnicy, pięciopłatkowe, zebrane w takie baldacho grona, czyli właśnie o, takie są, w takie skupiska tych kwiatków, na łodydze, która rośnie, o, rośnie łodyga, taka sprężysta i taka sztywna i na końcu jest taki baldach, grono, z którego wyrastają kwiatki. Kwiatki są, tak jak już powiedziałam, pięciopłatkowe i mają liczne pręciki. Jak spojrzycie, o, tak na, o, zobaczcie teraz, mają też dużo pyłku na końcu, o, tu są jeszcze jacyś zawodnicy, inni dobrali się do kwiatków oprócz nas, ale tutaj jest bardzo dużo tych pręcików i jest, sami widzicie, że na końcu tych pręcików jest pyłek. Wszelkiego rodzaju owady uwielbiają dziurawiec właśnie ze względu na to, proszę tu spójrzcie, jaki piękny ten pręcik, te pręciki w kwiatku i ile pyłku. Uwielbiają owady rośliny, uwielbiają owady dziurawca, dlatego że on ma strasznie dużo właśnie pyłku na kwiatach. Do celów leczniczych zbieramy ziele dziurawca, czyli łodygę, liście i kwiaty. Ale tej łodygi zbieramy zazwyczaj te 2/3, które rośnie nad ziemią. Czyli tutaj od górnej części 2/3. 1/3 zostawiamy, ponieważ tak jak Wam wspomniałam, ona bardzo często robi się zdrewniała i ta zdrewniała łodyga nie jest nam już specjalnie potrzebna do celów leczniczych. Z niej już za dużo nie będziemy mieli dobroci. Zostawmy ją dla rośliny, żeby się dalej tam mogła rozmnażać i rozrastać. A my zbierajmy 2/3. Czyli jak tutaj mamy, pokażę Wam, poczekajcie. Jak tutaj mamy taki dziurawiec, to po prostu gdzieś tutaj zostawmy kawałek, a tutaj tę górną część odłammy i zabierzmy ze sobą. I przetwarzajmy. Dziurawiec od dawna stosowany jest w medycynie ludowej, wcześniej jeszcze, jak już wspomnieliśmy, od starożytności. I był on stosowany przede wszystkim do leczenia ran, do leczenia owrzodzeń, a także ze względu na swoje właściwości silnie moczopędne w chorobach układu moczowego. Muszę Wam powiedzieć, że picie dziurawca powoduje, i są na to badania, zwiększenie ilości moczu aż do 30% więcej. Więc dlatego on tak bardzo sprawdza się we wszelkich chorobach układu moczowego, a także w chorobach układu oddechowego i w chorobach układu pokarmowego. Dziurawiec działa też uspokajająco i depresyjnie. Tylko musimy pamiętać, że za to działanie uspokajające i antydepresyjne odpowiada hiperycyna. Hiperycyna to jest jeden ze substancji czynnych w dziurawcu, tylko że ta hiperycyna rozpuszcza się wyłącznie w alkoholu albo w oleju. Więc jeżeli chcemy, aby nasz dziurawiec takie właściwości wykazywał, to musimy go rozpuścić w alkoholu albo w oleju. Nie możemy z niego robić naparów i herbatki, bo to będzie zupełnie innokierunkowe działanie dziurawca. To będzie właśnie moczopędne, to będzie rozkurczowe, o którym zaraz powiem. Natomiast nie to uspokajające, czyli powodujące, że hiperycyna stabilizuje nam ilość serotoniny w organizmie, czyli tak zwanego hormonu szczęścia, powoduje, że serotonina nam się nie rozkłada, jej poziom jest wtedy dosyć wysoki i no i w ten sposób działa na nasze dobre samopoczucie. Tylko trzeba pamiętać,
że w związku z tym działaniem antydepresyjnym przeciwwskazaniem do stosowania nadmiernej ilości dziurawca jest przyjmowanie innych leków antydepresyjnych, żeby nie wchodził w reakcję z tymi lekami i żebyśmy sobie nie zrobili więcej krzywdy niż pożytku. Pamiętajcie o tym. Wszystko konsultujcie z lekarzem, jeżeli jakieś leki przyjmujecie. Tu mamy teraz dziurawiec, wy się nim przyjrzyjcie jeszcze jemu dokładnie, jaki on jest ładny, a ja wam jeszcze poopowiadam. No oprócz tej hiperycyny, o której mówiłam, która jest składnikiem, jednym ze substancji, w których bogaty jest dziurawiec, posiada także hiperyzyt. Hiperyzyt to jest właśnie to działanie, to odpowiada za działanie moczopędne. Ma kwercetynę, ma rutynę. Rutyna, jak wiemy, doskonale uszczelnia naczynia krwionośne. Ma hiperforynę, która wykazuje działanie antybiotyczne i także, muszę wam powiedzieć, działanie przeciwnowotworowe. Dlatego, że inicjuje i potem intensyfikuje apoptozę, czyli śmierć, zniszczenie właśnie tych komórek nowotworowych, komórek rakowych. Dziurawiec posiada też garbniki bakteriostatyczne, które działają przeciwbiegunkowo. O, wykazuje silne działanie. No widzicie, tam już nie ma, tam już jest wyka, o której zrobimy też osobny program. Dziurawiec wykazuje silne działanie rozkurczowe, spazmolityczne, czyli w chorobach przewodu pokarmowego, jeśli mamy bóle brzucha, jeśli mamy skurcze jelit, to możemy tego dziurawca zażywać. Dodatkowo wzmaga wydzielanie żółci i soków trawiennych. I tak jakbyśmy sobie taki napar z dziurawca, pół szklanki tego naparu, to znaczy garść ziela zalany gorącą wodą i trzymany pod przykryciem 10-15 minut, gdybyśmy sobie to wypili przed posiłkiem, to on wzmaga nam wydzielanie soków jelitowych. Natomiast wypity po posiłku ułatwia nam trawienie. Wspomniana przeze mnie hiperycyna jest flawonoidem, a flawonoidy bardzo zbawienny mają wpływ na układ krwionośny i właśnie tworzenie się też nowych komórek tego układu krwionośnego, więc pod tym względem ona jest bardzo, bardzo też korzystna. Tylko uważajmy, bardzo proszę, na dziurawiec i na interakcję z innymi lekami, ponieważ on zwiększa aktywność enzymów wątrobowych, przyspiesza metabolizm i powoduje, że... O, zawiał wiatr, taki jest ładny też. I powoduje, że niektóre substancje czy niektóre leki są mniej absorbowane i szybciej wydalane w związku z tym przyspieszeniem metabolizmu, szybciej wydalane przez organizm. Dotyczy to głównie statyn, takich preparatów, które zawierają dużo żelaza, leków, które przeciwdziałają arytmii serca, a także takich leków czy preparatów, które zawierają kofeinę i glikokortykosteroidy. O, ja i dziurawiec. Serdecznie was pozdrawiam i zapraszam was na następne spotkanie, a być może zrobię taki film, w którym wam pokażę, jak zrobić właśnie olej albo jak zrobić nalewkę z dziurawca. Pamiętajmy też, że to taka ciekawostka, że robiąc nalewki z roślin świeżych, które zrywamy, robimy tak zwane intrakty, czyli zalewamy roślinę gorącym alkoholem, gorącym spirytusem, nie gotującym, ale gorącym, w temperaturze powyżej 70 stopni. Natomiast robiąc nalewki z ziół suszonych, to już taka sensu stricte nalewka, czyli po prostu zwykłym spirytusem o temperaturze pokojowym te suszone zioła zalewamy. Taka jest prawidłowość, ja tak się stosuję i tak wam również bardzo serdecznie polecam. No więc jeszcze raz, ostatni rzut oka na piękny nasz dziurawiec. Ja się z wami serdecznie żegnam i do następnego razu. Napiszcie mi tylko w komentarzach, proszę, co byście chcieli. Czy faktycznie mam wam pokazać, jak ten olej i nalewkę zrobić, czy może coś innego chcielibyście o innej roślinie usłyszeć.
To co, ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo i zbierajcie rośliny. Rośliny są fajne. Pa, pa, do widzenia.